Czy okaże się to godną kontynuacją gry Stasis? Tego nie wiem. Jestem Ethan, a wyglądacie Kane. Ale żeby już dłużej nie przedłużać, zacznijmy nową grę. I don't want a child. I've never wanted one. I had a plan, and this wasn't part of it. Relax. I promise this won't hurt a bit. How would he know? Thanks. Just a few more items to check off, and we can start. Name and ID? Hadley, 140-3121-09. And the procedure is being paid for by a third party? Yes. They... No explanation needed. No family listed? No family. It's just me. A special order here. Ah, that's for me. Right then. Let's begin. Nurse. Now, count back from 10. 10. 9. You'll be just fine, sweetie. 8. 7. Muszę przyznać, że początek dosyć zaskakujący i zastanawiam się, co to była za notatka, którą odczytał pan doktor. Czyżby jakieś skierowanie na właśnie takie nieludzkie badania? Miejmy nadzieję, że tego się wkrótce dowiemy. A tymczasem co on planuje? Hej. Zaczynają jakąś analizę. Okej, tu mamy jakiś skalpel. Weźmy go. Miejmy nadzieję, że to coś pomoże.
Zobaczmy, czy tym skalpelem mogę się tutaj czegoś pozbyć. Może ciebie, jeżeli podejdziesz bliżej. No właśnie. I tak to miało wyglądać. Przynajmniej teraz już możemy się obyć bez tej ekstrakcji. Scan complete. Subject no longer present. Fetal extraction cancelled. Okej, nie ma za co przepraszać. Splemiona pościel. Zobaczmy, czy coś tutaj mogę odnaleźć. Chyba nasza bohaterka stała się pewnego rodzaju nośnikiem, skoro za bardzo nie chciała tutaj być w ciąży, ale doktor coś musiał nam zrobić. Diagnostyka, nieudana ekstrakcja. Okej, dziennik, czy coś w dzienniku poza błędami? No, same błędy. Kalibracja ukończona, wczytanie ukończone, skanowanie. No, przekierowane. Okej, ty komputerze, nic mi tutaj nie pomożesz. Nieruchome cielsko. Okej, niech pozostanie nieruchome. Co my tu mamy? Drugi terminal. Sterowanie skanerem. Uruchommy. Scan complete. Subject no longer present. Fetal extraction cancelled. Okej, w takim razie powinno to się chyba tak zrobić, że uruchamiam ten skaner, po czym wchodzę w zasięg jego działania. Subject in place. Fetus ready for extraction. A teraz, skoro skaner wykrył, to uruchommy tą procedurę i miejmy nadzieję, że to zadziała. Tylko pytanie, co to ma właściwie zrobić? Oj, trochę chyba udało mi się popsuć to laboratorium. Okej, trzeba będzie znaleźć jakieś wyjście ewakuacyjne stąd. Zdecydowanie trzeba się stąd wydostać. Terminal. Ale przynajmniej działa. Tutaj też, tu mam jakiś palm top, do którego pewnie trzeba będzie się dostać. Co nam dajesz, wykrzykniku? Nic dobrego. Miejmy nadzieję, że nic im się nie stało. Okej, nic im się nie stało, więc bardzo dobrze. Okej. Płonące elementy. Tu mamy jakiś błysk. Zobaczmy, co to może być. Światło odbite od metalowego przedmiotu. Zniszczony skalpel. To pewnie ten, którym zadźgałem tamtego ludka. Szczypce z ostrzem. Zobaczmy, czy uda mi się je stamtąd zabrać. Chyba za gorąco. Okej, nawis. No trzeba
ewidentnie sprawdzić, co tam będę mógł. Co będziemy tam mogli właściwie zrobić, bo. Chyba za bardzo nie ma żadnego pola manewru. Ten komputer się troszkę popsuł. Może z tego palm topa uda się jakoś coś wyciągnąć. Hank. Alice jest chora. Pewnie jakieś prywatne informacje od Hanka, który tutaj pracował. Także nie ma chyba co za bardzo się tutaj w to zagłębiać. Matka nadal boryka się z problemami. Dobra, nie będziemy tutaj za bardzo czytać tutaj korespondencji, bo tak po prostu nie przystoi. Ale ten drugi terminal ewidentnie działa. Będzie tutaj potrzebny jakiś kod. Miejmy nadzieję, że ten kod uda się skądś wynaleźć. A tymczasem wzejdźmy na dół, bo tam jeszcze był jeden korytarz, którym możemy podążyć dalej. Miejmy nadzieję, że on trochę odkryje nam sekretów. Rozżarzone odłamki. Odsłonięta izolacja. Woda skapująca w tym szybie doprowadziła do przeżarcia metalu przez rdzę, przez co na wierzchu znalazła się izolacja. Okej. Okay. Niech tak będzie. Mogę tutaj wejść? Chyba mogę. Jakieś przejście do kolejnej lokacji? Maybe stabbing that oaf wasn't such a bad thing. Zawieszone ludzkie szczątki. No okej. Krucyfix. Niech będzie. Tu mamy coś. Zamknięta puszka proszku proteinowego. Wciąż jest w połowie pełna albo w połowie pusta. W każdym razie brązowa. Mogę ją wziąć? So dark. What? Hello? Who's there? It's dark in here. I can't see anything. I can't see you. Who are you? Why can't I see? What's happened to my eyes? Where are... God. What is that feeling? My hands. My feet. My fucking skin. I... found some spares. What? Nothing. Bad joke. Where am I? Okay, okay. Keep calm. Was I in an accident? I don't know. I think I can smell blood. Well, I'm Hadley. I can't remember my name. I can't remember. It'll come back to you. I'm sure it'll come back to you. Hello? Okay. You there? Pytanie, kto to jest? It's dark, but I can hear muffled noises. I can feel my pain. Speak up, buddy! On again. Well, as alone as I can be with a kiddo inside me. No właśnie, w grupie zawsze raźniej. Ale co my tu mamy? Terminal kontroli atmosfery. System kontroli atmosferycznej. Aby uzyskać dostęp do terminalu, potrzebny jest aktywny identyfikator osobowy, którego oczywiście nie posiadam. Zamknięty pojemnik z proszkiem proteinowym. Okej, zniszczony skalpel. Znaczy na przykład... mógłbym to otworzyć? Udane połączenie przedmiotów. I teraz mamy... co my tu mamy? Mikroskopijne drobinki proszku po spożyciu dają uczucie niesamowitej euforii. No dobra. Skoro tak to działa... tego proszku chyba raczej nie zastosuję na tym manekinie. Ale zastanawiam się, czy by na przykład nie można
zastosować go w troszeczkę innym miejscu, na tym panelu kontrolnym, który mieliśmy tam na górze. Breathe, Hadley. This must be a side effect. You're still asleep. Pamiętacie oczywiście te wszystkie filmy, gdzie właśnie jak próbowano odkryć jakiś kod, to sypano proszek na taki właśnie wyświetlacz, po czym było widać, jakie klawisze były używane. Więc może i teraz to tutaj zadziała. Warto byłoby to sprawdzić. Terminal kontrolny. Okej, no coś się zadziało. No i proszę, 1, 2, 3, 4 mamy tutaj, więc zakładam, że tam, gdzie jest najwięcej, tam trzeba by zacząć, czyli chyba w ten sposób. No i pięknie. Diagnostyka. Nieudane, wszystko nieudane, dziennik. O właśnie, tutaj mamy jakieś uwagę dla personelu. Z powodu naruszenia bezpieczeństwa hasło do laboratorium drukowania 10 ustawiono na play, flaga i tutaj dwa piorunki. Okej, warto myślę, że to zapamiętać. Kalibruj to urządzonko. Okej, ale co zadziałało? Coś tam na dole się stało, więc warto byłoby sprawdzić, cóż tam się zadziało. Okej, widzę, że tutaj szczypce z ostrzem. Chyba teraz będę w stanie ich dosięgnąć. No i ładnie. Mamy? Co my tu właściwie mamy? Ostrze. Ostry chirurgiczny lancet usunięty z aparatu do ekstrakcji. Dobrze wiedzieć. Myślę, że on może nam się przydać, ale to byłoby na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podoba. I oczywiście zostawcie po sobie komentarz, jak i oczywiście ocenę pod tym filmem. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.